Proszę Państwa, żegnam się, zapraszam do następnego programu i nie byłbym sobą, gdybym tutaj ten kawałek, co się tak troszkę rozwalił. Troszkę ryby. Państwa niezwykle smacznie i zapraszam na gołąbki. Wstyd mi, że tyle czasu czekałem, żeby zaprezentować taką wspaniałą potrawę, jaką są gołąbki. Ale dlaczego tak jest, powiem Państwu na koniec programu. W tej chwili przygotowujemy się do zrobienia gołąbków. Jak wiemy, żeby zrobić gołąbki, potrzebna nam jest kapusta. Słodka kapusta. Gołąbki można robić oczywiście też z kapusty włoskiej. Można robić z... o tym powiemy później też. Kapustę będziemy faszerować mięsem mielonym. Ja tutaj mam mielone mięso wołowe. Do farszu będziemy używać cebuli, czosnku. Do gołąbki polewamy oczywiście cudownym sosem pomidorowym, dlatego koncentrat pomidorowy, masło i mąka do zrobienia, do zagęszczenia sosu. Jeszcze bym był zapomniał, tutaj mamy trochę bulionu mocnego, rosołu. Jak sformujemy gołąbki i ułożymy w garnku, zalejemy silnym rosołem. Oczywiście ziemniaki do gołąbków są tutaj absolutnie niezbędne, nie ma co wymyślać. I całość posypiemy świeżym, pachnącym koperkiem. Jeszcze do przyprawy. Podstawowa przyprawa to jest majeranek, przepraszam, pomyliłem się. I pozwolę sobie od siebie dodać trochę oregano. Oregano bardzo dobrze daje, likwiduje zapach kapusty, który czasami troszeczkę nam doskwiera przy robieniu gołąbków. Oczywiście pieprz, sól i odrobinę pieprzu ziołowego, w którym jest zawarty kminek. To też bardzo dobrze robi w połączeniu z kapustą. I to są wszystkie składniki, które potrzebne są nam do zrobienia gołąbków. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zrobić sobie tutaj trochę reorganizację na stole. Ziemniaczki tutaj, wodę na ziemniaki już stawiamy. Hop, a tu wodę na kapustę. Już woda się na kapustę gotuje, trzeba tylko dodać jej mocy. Kapustę będziemy obgotować, obgotowywać, a gdzieś zginął mi nóż. Chwileczkę, może ten zabrudzi. Gdzieś zgubiłem nóż, no ale trudno, gdzieś się znajdzie. Żeby obgotować kapustę i móc oddzielić liście, usuwamy ze środka głąb. Trwa długo ta nierówna walka. Musi się poddać. Przewaga fizyczna jest po mojej stronie. O! Poddał się. I teraz wkładamy kapustę, tak żeby się nie ochlapać, tą stroną do środka. Hop. Kapustę, proszę Państwa, obgotowujemy około 10 minut, żeby można było spokojnie oddzielić poszczególne liście, a my będziemy obierać ziemniaczki. Obieramy ziemniaczki do naszych gołąbków. Tak, moi drodzy, i w ten sposób cebulkę mamy poszatkowaną. Powiedzą Państwo, a co się stało z ziemniakami? Ha! Ja już mam tak wyszkolony tutaj personel, panów operatorów, że proszę spojrzeć, ziemniaczki już mi się tutaj gotują. Teraz tak, dodamy na patelnię trochę oleju i będziemy... Dlaczego ja mam taką grubą deskę? Sam sobie ją wprawdzie wybrałem, ale ciężko teraz z nią pracować. Podsmażamy
cebulę. Dodajemy teraz czosnek. Tak. Wszystkie te składniki dodamy do mięsa, żeby nasz farsz miał wspaniały aromat. Jeszcze tylko dwa kawałeczki. I będziemy zaraz. O. Pomieszamy tutaj cebulę. Wszystko mi mówi, kochani, że nasza kapusta już jest miękka. Teraz ją wyjmujemy. Tylko miseczka mi się może przyda. Tak. Widzicie Państwo, teraz już liście same się oddzielają. Zaraz może tutaj postawię. Proszę bardzo. I zaraz następny liść. Chwileczkę, niech to trochę ostygnie, żebym się nie poparzył. Tutaj podsmażamy cebulkę. Możemy nawet do... Bardzo dobrą metodą, moi drodzy, żeby był wyciągnąć z ziół, szczególnie suszonych, jeszcze lepszy, większy aromat, to dodać w tym momencie na przykład suszony majeranek, tymianek czy oregano, ponieważ trochę podsmażone na oliwie przekażą swój aromat, swój smak do tłuszczu i wtedy zapach i aromat jest jeszcze silniejszy, przechodzi do farszu. O, tak. Mieszamy całość i cebula już jest podsmażona. Dodajemy, teraz prawidłowa strona, przyprawy, czosnek, majeranek, oregano, podsmażoną cebulkę, wszystko to wrzucamy, tak. Wyłączę palnik. I teraz trzeba to wymieszać, ponieważ to jest gorące, to pierwsze ruchy wykonam łyżką. Na pewno trzeba będzie całość trochę posolić. I dodać pieprzu. Troszeczkę, niedużo. Dobrze, mieszamy. Niech to troszeczkę jeszcze wystygnie, a my możemy, proszę Państwa, wziąć tutaj kapustę, hop, i oddzielać liście. W tych liściach będziemy robić gołąbki. Delikatnie, żeby nam nie porozpadały się. Tak. Tu odstawię, bo zaraz będzie zasłonę. Następny. Jeszcze w środku jest gorące. Za chwilkę, jak wystygnie, do tego wrócimy. A ja zacznę wyrabiać mięso. Proszę Państwa, gołąbki to jest potrawa, jak niektórzy sądzą, rdzennie polska. Można w to wierzyć albo nie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że swoimi korzeniami sięga do kultury śródziemnomorskiej, bo ryż z mięsem zawijało się w liście winogron, gotowało, a potem wkładało się w kamienne garnki, zalewało oliwą. I były to pierwsze pomysły na konserwę, ponieważ oliwa, te gołąbki w tej oliwie nie miały dostępu tlenu i jak na morzu rybak był tydzień czy więcej, to
świeże takie jedzenie miał z sobą. Następnym robi się właśnie gołąbki ze szpinaku, jeżeli są świeże liście szpinaku, a my robimy z kapusty, ponieważ jesteśmy krajem kapuściano-buraczanym. Mocno buraczanym? Nie, przepraszam. Okej. Muszę, proszę Państwa, zadbać o higienę. Higiena przede wszystkim. Kochani, ręce trzeba myć czasami nawet 5 razy. To już naprawdę przesada. Moja kuchnia telewizyjna przeszła sama siebie. Przed chwilą tu była kapusta, a tu już piękne liście. No cóż, korzystamy z tego. Możemy przystąpić do robienia gołąbków. Tak, gdzieś sobie tutaj musimy farsz ułożyć. I teraz tak, kochani. Tutaj liście mają takie zgrubienie. To zgrubienie musimy wyciąć. Trochę tutaj, niektórzy robią to tłuczkiem do mięsa. Ja delikatnie, ręką. Bardzo. I teraz bierzemy porcję farszu, układamy w środku, boki, tak jak trochę, o, zakładamy i tak, 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 mamy gołąbka, hop, tutaj weźmiemy garnek, mamy tutaj trochę płynu wody z gotowania kapusty, resztkę i układamy dosyć szczelnie gołąbki i to tak samo. To zgrubienie, tą grubą część ucinamy, lekko zbijamy, jeżeli są jakieś nierówności, możemy to wyrównać i kawałek farszu tu do środka i w ten sposób ostatni gołąbek ląduje w garnku. Teraz pokażę Państwu, co to znaczy szczelnie. Tak, żeby przylegały jeden do drugi, ponieważ tutaj zabrakło mi 4 gołąbków do 2 warstw, to tą warstwę wypełnię tymi skrawkami kapusty. O tak. Żeby się nie ruszały i nie rozpadły, proszę spojrzeć. W tej chwili jest to na sztywno. Stawiamy gołąbki na palniku. Wlewamy bulion. Możemy uzupełnić gorącą wodą przygotowaną. Nie trzeba przykrywać gołąbków szczelnie, wystarczy, żeby płyn był tak dotykał do tej górnej warstwy. One w trakcie duszenia zmiękną, trochę siądą, puszczą trochę soku. Ważne, żeby ten sos, który powstanie, był intensywny, bo będzie on bazą dla naszego pomidorowego sosu. I zostawiamy sobie tutaj gołąbki, niech one dochodzą. Proszę Państwa, możemy przystąpić do przygotowywania sosu. Gołąbki nam dochodzą. Dobrze. Włożymy masło na patelnię. Kochani ci wszyscy, którzy oczywiście dbają o kalorie, przede wszystkim walczą z cholesterolem, zamiast masła używają oleju. Ale ja Wam powiem, że na mój zapach to masło to też jest margaryna. Także kolor i zapach jest z margaryny, ale my utrzymujemy, że jest to masło. Już zaraz będziemy mieli gotową zasmażkę. Tak.
I do masła dodajemy mąkę pszenną. Tak. A teraz tutaj robimy innowację i do tego dodajemy koncentrat pomidorowy. Dlaczego tak? Ano dlatego, że koncentrat podgrzany na patelni pięknie karmelizuje, całość się dobrze wymiesza i taki koncentrat podgrzany ma piękniejszy aromat, taką słodycz zyskuje, jakby z dobrych południowych pachnących pomidorów. O! Proszę. To jest baza pod nasz sos. I teraz tu już się zagotowało wszystko. Może inaczej. Spróbujemy nie zrobić sobie krzywdy. Sosem spod gołąbków. Wszystko dokładnie mieszamy. W zasadzie powinienem wziąć trzepaczkę, ale nie mam tutaj. Państwo wybaczą mój nietypowy ruch. Niestety, o! Znalazłem. I teraz mieszamy dokładnie sos. Sos pomidorowy już jest gotowy. Pozostaje nam tylko go doprawić. Dodamy trochę soli, trochę pieprzu. Można go, są tacy, którzy trochę dodają cukru, ale właśnie my, dlatego że dodaliśmy, że przesmażyliśmy koncentrat na patelni, nie musimy, ponieważ nasz sos jest słodkawy. W moim domu było tak, że moja babcia, która pochodzi z Wielkopolski, robiła właśnie gołąbki mięsne, bez ryżu, z samego mięsa. Cóż, pewnie bogatszy region, gołąbki były bogate i mogła sobie na takie pozwolić i te gołąbki mi bardzo smakowały. Natomiast druga moja babcia, która pochodziła ze Lwowa, wiadomo, tamte ziemie były trochę uboższe, dawała zawsze w domu gołąbki, przede wszystkim z baraniną i właśnie z ryżem. I ile razy zdarzało się tak, że ja chwaliłem przy jednej babci, szczególnie przy babci właśnie tej, która lubiła gołąbki z baraniną i z ryżem, gołąbki babci z Wielkopolski, to tamta mówiła: Maciusiu, to nie są gołąbki. Gołąbki to są z ryżem, bez ryżu to nie są gołąbki. Także długo się zastanawiałem, które gołąbki mam Państwu zaprezentować i doszedłem do wniosku, że tym razem będą gołąbki jedne, a w jednym z najbliższych programów zaprezentuję drugą wersję robienia gołąbków. Będą gołąbki z ryżem i baraniną, żeby obie babcie były zadowolone. O, gołąbki i wyciągamy nasze gołąbki, hop, hop, tak, tutaj zbudujemy następne piętro, tutaj taki większy może pójdzie z tej strony, tego musimy do powtórki cofnąć. I ostatni.
ostatni gołąbek. Tak. Odstawiamy. Na kapustkę wysypiemy ziemniaczki. Proszę bardzo. Ziemniaczki posypiemy koperkiem. Trochę koperku zostawimy. A gołąbki polewamy sosem pomidorowym. Jeżeli trochę sosu zostanie, możemy go podać w sosierce. Jeszcze odrobinę koperku na wierzch. Kochani, proszę bardzo, serwujemy gołąbki. Do tego wspaniałe ziemniaczki z koperkiem. A ja chciałem Państwu przypomnieć, że ten i inne wspaniałe przepisy oraz mój cudowny felieton mogą Państwo przeczytać w magazynie Kuchnia, w miesięczniku Kuchnia, w magazynie dla smakoszy. A ja, zanim pożegnam się z Państwem, chcę powiedzieć, że gołąbki jest to danie wprawdzie trochę pracochłonne, ale nie jest to danie drogie, bardzo smaczne, praktycznie smakuje każdemu, a szczególnie jeżeli do farszu dodamy ryż, wtedy ta cena jest jeszcze niższa, czyli weźmiemy stronę jednej z moich babć, ale także bez ryżu, z samym mięsem, bo cóż, jeżeli podamy do farszu ryż, to w zasadzie powinno się już gołąbki jeść same, bez ziemniaków. Natomiast jeżeli serwujemy z samym mięsem, dodajemy do tego ziemniaki, także wydaje mi się, że tak czy tak cena wychodzi na to samo, a ja staram się nie brać strony żadnej z moich ukochanych babć. Żegnam się z Państwem i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie skosztował, co też udało nam się dzisiaj wspólnie zrobić. Zaraz. No cóż. Mogę śmiało Państwu spojrzeć z powrotem w oczy. Żegnam Państwa. Do zobaczenia. Nagrodę Kosmopolita.